Mam swoją technikę nakładania układu, ja lubię tą gąbeczkę. Trochę on się tak świeci, ale na razie dlatego, że jest świeżo nałożone. Korektor, którą mam już resztkę, muszę sobie kupić nowy. Używam z Maybelline Anti-Age Instant. Jak widać, jest prawie pusty, tak go używam. Ale dla mnie to jest rewelacja. Tradycyjnie gąbeczką sobie ten cały korektor leciutko wklepię. Dobra, włączyła mi się kamerka, musiałam podejść jeszcze raz. Więc skończyliśmy na tym pudżem, który sobie zmatuje całą powierzchnię skóry. Oczywiście delikatnie sobie wklepując, żeby nie rozmazywać sobie to, co nałożyliśmy już pod spodem, czyli podkład cały i korektor. Same są ciekawe, co z tego wyjdzie naprawdę, dziewczyny. Ale każdy się boi pierwszego razu. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba i będziecie na bieżąco śledzić nasz kanał. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i lajkowania. To będzie taka mobilizacja do nakręcenia następnego. Może macie jakieś sami pomysły, co by tu zrobić. Może chcecie jakiś, żebym wykonała inny makijaż. Ja jestem otwarta na różnego rodzaju tego typu propozycje. Ok, jak widać, skóra już jest fajnie zmatowiona. Teraz ja sobie przejdę do makijażu oczu. Do tego użyję tej pędzelka, mam całą paletkę od Nasi. Dużo wydawania czarnego eyelinera i kredek. Dobra, mamy ją dalej. Ja już tylko znajdę moją kredkę czarną. Gdzieś tu jeszcze mam eyelinera. odczyłam sobie to lusterko, bo mnie po prostu łatwiej, jak patrzę tutaj na to, to jest dla mnie za daleko, a wy też mało co widzicie. I tak cały środek sobie zamalowuję. Zostawiam sobie takie puste miejsce, tam sobie dam jakiś kolor. Myślę, że chyba zaszalejemy z różowym. Teraz trzeba troszkę z Maybelline Lasting Drama 24h. Dobra, przechodzimy do zakolorowania tego tutaj miejsca. Tak wygląda kolor. Ale świetnie kolor. Ja robię dalej kontury. To co, pomału zaczyna mi się to podobać. Mam nadzieję, że wam też. gdzieniegdzie sobie też maka. Kochani, idę po rzęsy. Duo. To jest najlepszy klej. Fajnie się trzymają rzęsy i jest łatwiejsze przyklejanie. Powiem Wam, że to co jest w zestawach razem z rzęsami, to jest jedna wielka męka, jeszcze nie chciała używać rzęs. A ja bardzo rzadko, chyba 3 razy w życiu miałam rzęsy przyklejone, bo mam swoje dosyć długie. Ale no, planuję te różne tutoriale z makijażami. Postanowiłam sobie kupię ten klej i kilka różnych fajnych rzeczy. Jak piszę na opakowanie, czekam trzecie lub czwarte rzęsy, które przyklejam. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Jedne już są. Nie wiem, czy widać. Muszę tutaj trochę jeszcze przesunąć. Śmieszne, jak to przesunie. I imprezowy, typowo na Halloween. To się Jeśli chodzi o makijaż, będę szybko zrobić jeszcze fryzurkę, coś wymyślę na szybko, co by tu tego zrobić. Teraz już kochani jest tu na Halloween. Mam nadzieję, że Wam się podobał mój tutorial i będziecie ze mną na bieżąco. Dajcie subskrybuj oraz lajka. Jeśli macie jakieś uwagi, piszcie do mnie. Jeśli chcecie, żebym coś nagrała dla Was specjalnego lub jakiś makijaż lub inny makijaż na daną okazję lub codzienny, obojętnie. Śmiało piszcie, ja się postaram dla Was zrobić coś fajnego i bądźcie ze mną. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone.